Dzięki Bogu. Jak się czuję? Podła. Kto? Marichuy. To przez nią Cecilia miała wypadek. Pożałuję, jeśli Cecilia przez nią umrze. Zjedzcie coś. Na nerwy nie ma to jak jedzenie. Nieźle nas wystraszył. Juan Miguel zupełnie mnie zaskoczył. Nie wiem, czego ode mnie chce. Ma inną. To prawda. Powiedział, że poślubi tę zabójczynię. Mówi, że to dobra kobieta. Będzie matką dla Maity, skoro ty nią nie zostałaś. Ja też to słyszałam. Przeraziłam się. Co będzie, jak ta baba zaciuka dziewczynkę tak jak jej matkę? Nie mów tak. Bóg na to nie pozwoli. Juan Miguel postradał zmysły. Sam nie wie, czego chce. Posmutniałaś. Widzę, że nie tylko ja mam kłopoty. O mnie się nie martwcie. Dam sobie radę. Będę ciężko pracować i myśleć tylko o dziecku, bo ono jest najważniejsze. Prawda? Chciał, żebym go zaprowadziła do naszego mieszkania, ale chyba wreszcie się odczepi. Też tak myślę. Nie o to ci chodziło? To skąd ta kwaśna mina? Bo nie mogę zapomnieć o Juanie Miguelu. Był miłością mojego życia i nie potrafię przestać go kochać. Balbino, czy sukienka Maity jest gotowa? Tak. Świetnie. Panienka była na mieście? Kupiłam prezent od Maity dla dziecka. Śliczny. Muszę się śpieszyć. Mam dużo do zrobienia. A Umberto przyjedzie po mnie o 3:00. Balbino, wybierz dla Maity bransoletkę i kolczyki. Ma taki jeden śliczny komplet. Jak się czuje Cecilia? Bez zmian. Biedna mama. Doktor Pinto mówi, że mogę ją przenieść do prywatnej kliniki. Co postanowiłeś? Przewiozę ją. Tutaj zajmuje miejsce, którego mógłby potrzebować ktoś inny. Zaraz zabierze ją karetka. Powiadomiłaś kogoś o wypadku? Nie. Czekałam na twoją decyzję. Może później. Teraz trzeba ją przewieźć. Złożę datek na Czerwony Krzyż. Gdyby nie tutaj ci lekarze, Cecilia już by nie żyła. Chodź ze mną. Już jest? Parkuje samochód. Zapomniałem, jak się wiąże krawat. Pomogę ci. Będzie zaskoczona. Chcę być gotów, gdy tu wejdzie. Jak wyglądam? Dobrze. Usiądź. Otworzę drzwi. Pásele, señora. Prosimy.
Dziękuję. Przyniosłam Blade ramy. Aleś ty przystojny. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Niechże cię uścisnę. Lepiej ja to zrobię. Zostań tam, gdzie jesteś. Ależ kochanie. Niespodzianka. Synku. Jestem gotowa. Jak ślicznie. Podoba ci się? Bardzo. Wyglądasz jak figurka na torcie. Idziemy? Czekamy na Umberta. Twój chłopak nas zawiezie? Który prezent jest ode mnie? Ta przytulanka. Maito, dlaczego tak się wystroiłaś? Bo idę na przyjęcie. Na przyjęcie? To dziecko jest w żałobie po matce. Chodzi o chrzciny. Nieważne. Maita nie może chodzić na przyjęcie. Dlaczego zatruwasz jej życie? To się skończy, kiedy ten bezwstydnik i ta morderczyni... Przestań! Ty też opuścisz ten dom. Zobaczymy. Chodź. Zabiera dziecko na chrzciny Bachora, który nie ma ojca. Ty stoisz. Możesz chodzić. Czyż nie chciałaś, żebym wyzdrowiał? Nie mogę w to uwierzyć. Co za szczęście. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Vicente chciał pani zrobić niespodziankę. To mój prezent dla ciebie. Powiedzmy, że na Dzień Matki. Cudowny prezent. Najlepszy na świecie. Na wszystkie dni matki do końca życia. Czy chodzisz? To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zadzwonię do ojca, żeby tu przyjechał. Poczekaj. Może potem, jak wrócę. Najpierw chcę zrobić niespodziankę komuś innemu. Spójrz, jak urósł. Niech Bóg go błogosławi. Dziękuję. Goście już się schodzą. Przywitam się z Nelsonem. Jest na tarasie. Oby Amador się nie zjawił. Jak się masz? Może sobie ojciec wyobrazić. Zawsze jestem z tobą. W modlitwie? Po prostu myślami. Mógłby się ojciec za mnie pomodlić. Na wypadek, gdyby tam na górze jednak ktoś był. Jest. Możesz być pewien. Chciałbym w to wierzyć, ale to nie takie proste. Pragnąłbym natchnąć cię wiarą. Za późno. Czas nie ma tu nic do rzeczy. Niekiedy wystarczy minuta, by uwierzyć w Boga. Minuta? Choćby ta ostatnia?
Hola, Beatriz. Cześć, Beatriz. ¿Cómo está mi Jak się miewa mój imiennik? Mira, es una to medalik dla niego. Zawsze będzie go nosił. Buenas tardes. Hola. 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 Muchísimas felicidades. Wszystkiego najlepszego dla twojego dziecka. Jak dobrze, że przyszedłeś. Ślicznie wyglądasz. Jak się masz? W porządku. Gdzie położyć prezenty? Na stole. Daj, kochanie. Spójrz, jaki malutki. Malutki i śliczny. Powiedziałam babci Marianie, że chcę takiego samego. Przedstawiam doktora Umberta Tinoka. Już się znamy.